Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie mieści się przy ulicy Przemysłowej 6 w Tucholi. Zapewniamy schronienie osobom doznającym przemocy w rodzinie na okres do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia tego pobytu w uzasadnionych przypadkach. Ponadto ośrodek udziela pomocy specjalistycznej, psychologicznej, prawnej, medycznej, socjalnej, pedagogicznej oraz organizujemy dostęp do pomocy medycznej. Wszystkie usługi świadczone przez ośrodek wsparcia są bezpłatne. Ośrodek czynny jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Podstawą naszej pracy jest uważne wysłuchanie, życzliwe zajęcie się problemem oraz wspólne wypracowanie rozwiązań celem zatrzymania przemocy oraz odzyskania stabilizacji życiowej. Do każdego klienta podchodzimy w sposób zindywidualizowany, opracowujemy plan pomocy, który później jest podstawą dalszej profesjonalnej pracy w ośrodku. Osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą skorzystać z usług oferowanych przez ośrodek wsparcia. Pomoc psychologiczna w ośrodku wsparcia skierowana jest do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą, które szukają wsparcia w radzeniu sobie z bieżącymi trudnościami. Poradnictwo psychologiczne jest zorientowane na doraźną pomoc w określeniu problemów i działania zmierzającego do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem zdolności do jego samodzielnego rozwiązania. Pomoc prawna to fachowe porady prawne skoncentrowane na udzieleniu szerokiej informacji na temat praw ofiary przemocy w rodzinie oraz pomoc w formułowaniu pism procesowych, zawiadomień celem dochodzenia swoich praw. Celem pomocy prawnej jest rozpoznanie sytuacji osoby doznającej przemocy, zapewnienie wsparcia, uświadomienie, że przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo, motywowanie do podjęcia własnych działań. Psychiatra natomiast jest bardziej pomocny, kiedy oprócz słuchania, analizy i definiowania problemów mogłyby być zalecane również leki. W sytuacji kryzysu specjalistyczny ośrodek wsparcia oferuje taką pomoc. W ośrodku wsparcia organizowane są również zajęcia grupowe dla dzieci. Pełnią one istotne funkcje w rozwoju dzieci. Udział w nich sprzyja budowaniu dobrych relacji rówieśniczych, rozwija umiejętność porozumiewania się z innymi, wyzwala emocje. Dzieci integrują się z grupą i uczą się wykonywać rozmaite zadania w interakcji z innymi. Tematyka zajęć jest bardzo szeroka. Dzieci doznające przemocy mają również możliwość uczestnictwa w warsztatach socjoterapeutycznych, które organizowane są na terenie ośrodka. Zajęcia te skierowane są do dzieci dotkniętych przemocą domową, a ich celem jest wsparcie rozwoju psychospołecznego, poczucia wartości oraz nauka wolnych od przemocy sposobów komunikacji. W ośrodku wsparcia odbywają się również spotkania grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Celem tej grupy jest udzielenie wsparcia i opieki psychologicznej osobom doświadczającym przemocy. Grupa zapewnia wysoki poziom wsparcia i akceptację. Kontakt z ludźmi, którzy mają za sobą podobne doświadczenia, pomaga przezwyciężyć poczucie wstydu i napiętnowania. Możliwość podzielenia się sukcesami, podpatrzenia u innych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, wsparcie prowadzących i uczestników, a także elementy psychoedukacji pomagają odbudować wiarę we własne możliwości i sprawczość oraz odnalezienie swoich mocnych stron. Pracownicy ośrodka wsparcia prowadzą również zajęcia edukacyjne, mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności osoby doznającej przemocy. Tematyka zajęć jest bardzo szeroka i dostosowywana do potrzeb. W ośrodku odbywają się również zajęcia na temat zjawiska przemocy domowej. Są to zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe. Aby skontaktować się z ośrodkiem wsparcia, można również skorzystać z anonimowej skrzynki mailowej. Kontakt poprzez skrzynkę mailową umożliwia nam przekazanie zainteresowanym osobom wiedzy na temat przemocy, ale też może stać się pierwszym krokiem do sięgnięcia po pomoc, który jest tak ważny w odzyskaniu stabilizacji życiowej. Kontaktując się z ośrodkiem wsparcia, możesz uzyskać szereg informacji na temat przemocy, procedury niebieskiej karty oraz uzyskać bieżące wsparcie. Zapraszamy do kontaktu z pracownikami specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy. Pamiętaj, że dziecko będące świadkiem przemocy staje się również jej ofiarą. Sięgnij po pomoc dla siebie, dla całej Twojej rodziny,
bądź też najbliższych Ci osób. Warto zrobić ten pierwszy krok w celu odzyskania stabilizacji życiowej, krok do przyszłości bez przemocy. Wszystkie usługi świadczone w ośrodku są bezpłatne. Ośrodek czynny jest całodobowo.